Gość Radia Lublin. 15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest europoseł PSL Krzysztof Hetman, lider lubelskiej listy Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry panu. I pewnie jak do objęcia po raz kolejny mandatu europosła, tak wynika z analizy serwisu Stan Polityki. Yy, wynika, że właśnie na Lubelszczyźnie yy, kandydatom przypadnie trzy mandaty: dwa dla a jeden dla koalicji europejskiej. I to pan, ze względu na wysoką rozpoznawalność w regionie, może być pewny swojej kolejnej kadencji w Parlamencie Europejskim. Czy rzeczywiście tak będzie? Cieszą takie analizy, tego nie wie nikt. Mieszkańcy województwa lubelskiego 26 maja zdecydują, kto będzie ich reprezentował w Parlamencie Europejskim w nowej kadencji. No ale to już jest tak, że pan się przygotowuje mentalnie do kolejnych pięciu lat? Mentalnie to ja już jestem przygotowany do tych pięciu lat te ostatnie pięć lat w Parlamencie Europejskim myślę, że przygotowało mnie bardzo dobrze do pełnienia tego mandatu w kolejnej kadencji, ale on zależy od głosów mieszkańców województwa lubelskiego, o które bardzo silnie zabiegam, chociażby dzisiaj rano miałem okazję spotkać się z mieszkańcami naszego miasta, mieszkańcami naszego województwa na przystankach autobusowych przy Alei Tysiąclecia, przy ale dworcu PKS-u. Nie uwierzę, że pan jeździł komunikacją miejską. Nie, komunikacją miejską nie jeździłem. Byłem Szkoda. byłem byłem spotykałem się tam na przystanku, rozdawałem swoje materiały wyborcze, miałem okazję porozmawiać z osobami, zarówno tymi przychylnymi mnie, mojej opcji politycznej, jaki miałem okazję podyskutować z osobami, które chcą głosować także na moich rywali w tych wyborach. A co zdecyduje o zwycięstwie? Bo z jednej strony Koalicja Europejska i Prawo i Sprawiedliwość, w, właściwie w każdym sondażu, idą łeb w łeb. No a te dwa z małym hakiem tygodnie, które pozostały do końca tej kampanii, no to jest ten okres, w którym wszystko się zdecyduje już ostatecznie. Myślę, że wygra ten, kto przedstawi ciekawszą, lepszą, bardziej wiarygodną ofertę. Dla e, mieszkańców województwa lubelskiego, dla naszych rodaków e, w całej Polsce, my taką ofertę mamy, zarówno jako koalicja, ja, ja jak i Krzysztof pośle, Hetman. Ja wczoraj, panie pośle, rozmawiałem tutaj w tym studiu z posłem Jarosławem Sachajką, który także kandyduje w tych wyborach, i on mówił, że wszystkie partie, y, które startują w tych wyborach, mają piękne programy europejskie, tylko ich nie realizują. No jak pan na taki argument odpowie? Nie, nie rozumiem uwagi pana Sachajko. Jeśli coś miał na myśli, to pewnie swoje dokonania w ostatnich czterech latach w polskim parlamencie. Ja przedstawiam program na kolejne pięć lat, więc trudno, żebym zrealizował w ciągu też... najbliższych dwóch tygodni to co, to, co, to, co zamierzamy zrobić w kolejnych pięciu latach. Trochę brakuje logiki w tej, w, tej, w tej wypowiedzi, natomiast z pewnością dbaliśmy o polskie interesy w parlamencie europejskim w ostatnich pięciu latach. I w każdej sprawie, w której, e, która dotyczyła e, nas Polski, zawsze staraliśmy się e, o to e, dbać, często ręka w rękę, także z naszymi oponentami politycznymi. To skoro o programie, szacunek i godność dla każdego obywatela, dobrobyt oraz praworządność to trzy filary pana programu. Tymi ogólnymi jednak ideami, Pan chce zaskarbić przychylność wyborców? Nie, one nie są ogólne. Rozwinąłem je bardzo konkretnie na konferencji prasowej, którą zorganizowałem w poniedziałek w tym tygodniu. Jeśli chodzi o pierwszy filar i to przede wszystkim mówimy o godności, także w dostępie, chociażby do odpowiedniego poziomu służby zdrowia, tutaj mówimy o stworzeniu europejskiego pakietu onkologicznego. Mamy jeden z najwyższych wskaźników umieralności na choroby nowotworowe w Europie. Bez wsparcia Unii Europejskiej będzie bardzo trudno, aby, aby poradzić sobie z tym ogromnym problemem, który dotyczy tak wiele rodzin i rodzi tak wiele dramatów. Dobrobyt to są środki dla województwa lubelskiego, 4 miliardy euro pieniądze na rozwój samorządów, rozwój naszych przedsiębiorców, uczelni, organizacji pozarządowych, rządowych kolejne inwestycje praworządność, swobody obywatelskie, to między innymi e, także likwidowanie barier, dostęp e, chociażby w takiej prostej sprawie jak możliwość oddania głosu 26 maja przez osoby niepełnosprawne, osoby starsze. Pamiętam jeszcze dyskusję, gdy PiS chciał ograniczyć głosowanie korespondencyjne dla osób niepełnosprawnych. Wycofał. Na szczęście się wycofał, ale uważam, że powinniśmy pójść krok dalej i powinniśmy zacząć pracować nad rozwiązaniem głosowania internetowego. 4 miliardy pan powiedział dla Lubelszczyzny. 100 miliardów więcej w ogóle dla Polski z unijnego budżetu obiecuje koalicja europejska. No to jak zamierzacie to zrobić? Mówicie o tym, że jesteście w stanie właśnie o tę kwotę wynegocjować więcej pieniędzy niż PiS dla Polski. Jesteśmy w tym bardzo wiarygodni. Przypomnę, że 7 lat temu, gdy negocjowaliśmy budżet dla Polski w Unii Europejskiej, wtedy budżet sumarycznie został zmniejszony dla całej Unii Europejskiej, a środki dla Polski, dostęp dla polskich samorządów, przedsiębiorców zostały zwiększone, więc potrafimy negocjować i potrafimy e, wydyskutować w sposób partnerski e, naprawdę bardzo duże środki finansowe dla Polski. Czy znaczy, mamy, że jeśli Prawa i Sprawiedliwość będzie rządziło, wygra te wybory, to e, tych pieniędzy w takiej wysokości nie wywalczy? Mogą być co do tego bardzo duże wątpliwości, dlatego że dzisiaj mamy dwa na stole e, projekty budżetu Unii Europejskiej. Jeden to jest e, projekt Komisji Europejskiej, który zakłada bardzo duże cięcia. To jest między innymi 20 miliardów złotych mniej dla naszych przedsiębiorców i samorządów. Drugi e, dokument, który e, stworzyliśmy my w Parlamencie Europejskim, został on przyjęty, przegłosowany i udało nam się tam znaleźć koalicjantów, partnerów do tego, żeby ten budżet przyjąć. Nie zakłada cięć e, i zakłada takie same poziomy które były dotychczas, zarówno na rozwój polskiego rolnictwa, bo mówimy tu także o dopłatach bezpośrednich, o modernizacji polskich gospodarstw rolnych, jak i właśnie na rozwój tej infrastruktury lokalnej, która podnosi jakość naszego życia. Z pewnością mamy w tym doświadczenie, mamy w tym kompetencje, wiemy jak to zrobić. My nie pouczamy nikogo dookoła, tak jak to robią nasze koleżanki i koledzy z PiSu, nie lekceważymy, Naszych partnerów, nie podchodzimy do nich z pogardą, wiemy, gdzie leży nasz interes, potrafimy usiąść do stołu negocjacyjnego i w twardy sposób przekonać do naszych postulatów. A czy to nie jest I tak, to jest że w tej kampanii głównym jej motywem jest licytacja, to znaczy licytujecie się z pisem, kto obieca, kto da więcej pis wyszedł z tymi propozycjami, które już się częściowo realizują, czyli 13 emerytura, ten dodatek, który już jest wypłacany dla emerytów właśnie rozszerzenie programu 500, plus konkretne pieniądze plus obietnica, choćby wybudowania via Karpati za 30 ponad. Miliardów euro. Wy mówicie, damy Lubelszczyźnie 4 miliardy, wynegocjujemy i 100 miliardów złotych dla Polski. No i to jest ta istotna różnica między nami ponieważ PiS kompletnie nie rozumie e, Europy i w ogóle w tej kampanii e, nie rozmawia o sprawach europejskich, bo e, obiecywanie Jarosław i przekazywanie mówi, trzynastki, że, momencik tak, trzynastki to jest, właśnie... to jest trzynastka trzynastka, wrzucenie trzynastki w kampanię wyborczą e, to jest czysta e, zagrywka pr dobrze, że emeryci dostaną te pieniądze, w ogóle nie powinni, odpro nie powinni e, odprowadzać podatku od emerytur był taki projekt Polskiego Stronnictwa Ludowego który głosami Prawa i Sprawiedliwości został odrzucony w ubiegłym roku w Sejmie. I emeryci dostaliby trzy razy tyle w ciągu roku pieniędzy niż te 800 zł i każdego miesiąca, a nie tylko raz w roku. Ale e, właśnie to pokazuje, że pis nie ma żadnego pomysłu jak Powalczyć o pieniądze w Unii Europejskiej, bo w ogóle nam o tym nie mówi. Zaciemnia nam obraz, manipuluje, manipuluje polskim społeczeństwem, pokazując, że da 13 emerytura. Co to ma wspólnego z Parlamentem Europejskim? Przecież nie Parlament to Europejski, ani Komisja Europejska związek, podejmuje. Rosł Kaczyński mówi, że chodzi to o to, żeby Polacy dobrze zarabiali, tak jak zarabiają Europejczycy. Dobrobyt Polaków ma być. Ale to niech powie, jak chce to, to zrobić. Bo ja europejska. tego nie wiem, ale niech on no powie, ale niech powie, jak chce to zrobić. W, w czym jest. Jest wiarygodny pan Kaczyński, żeby doprowadzić do tego, aby Polacy zarabiali tak, jak w Europie Zachodniej. Ja tego nie wiem. On w drugim zdaniu mówi już o 13. emeryturze, która nie ma nic wspólnego ani z wyborami do Parlamentu Europejskiego, ani z Komisją Europejską, ani z Parlamentem Europejskim. I to jest ta diametralna różnica, że my chcemy rzeczywiście zawalczyć o polskie sprawy w Europie. Wiemy, które są ważne, wiemy, co chcemy zrobić, natomiast Prawo i Sprawiedliwość komunikuje się z polskim społeczeństwem, sprawami krajowymi, sprowadził tą kampanię do spraw do spraw Krajowych. Może I o to, jeszcze być do tego skuteczny i co prawda, co prawda zmienił jedną rzecz. E, w tej chwili otula się flagą unijną, kocha Europę, natomiast sądzę, na 1% niedawna... Polaków zdecydowanie popiera. A no, no, na, na no właśnie, bo to Polska. jest polityka sondażowa i e, robią to co, Polacy, e, to, co Polacy im mówią w sondażach, a nie komunikują się to, jest, to jest najważniejsze, bo jeszcze niedawno retoryka pis w stosunku do Unii Europejskiej, do naszych partnerów Unii Europejskiej, Europejskiej Przypominała retorykę i argumenty tych osób, które prowadziły kampanię na rzecz wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Widzę to wyraźnie, mogłem to obserwować w ostatnich pięciu latach. To są te same argumenty, to jest ta sama retoryka, te same gesty, które doprowadziły Wielką Brytanię do wyjścia z Unii Europejskiej. I mówi to Krzysztof Hetman, lider lubelskiej listy koalicji europejskiej do Parlamentu Europejskiego. Dzie dziękuję bardzo. Za ja także dziękuję, życzę miłego dnia. Tomasz nie śpiał do usłyszenia.